Cześć, pasieka gromadzeń. Dzisiaj mamy poniedziałek, 11 marca. Powiem wam, ogarnąłem się już trochę po podróży. No bo wiecie, tutaj są takie przeboje jak jetlag, czyli chodzi o to, że organizm się musi przyzwyczaić do innej pory dnia. Na przykład jak tutaj jest 6 rano, no to u mnie już była 12 w Tajlandii, więc dosyć szybko zasypiam, no i się wcześniej budzę, ale już dzisiaj obudziłem się tak po 7, więc okej, bo wcześniej to wstawałem po 4, 5, a godzina 20 już mnie łamało spanie, ale już widzę, ten organizm się przyzwyczaja. Tak czy siak, jestem na pasiece, może później jak będzie troszkę cieplej zajrzę, jest teraz około 10 stopni i jak widzicie, pszczółki już latają. W ostatnim odcinku taki szybki wgląd nad podpowałkę, nad ramki zrobiłem, czy pszczółki żyją, ale no tak jak wspominałem na filmie, nie wiem jeszcze jaki jest ich stan i jaki jest stan pokarmu, więc pierwsze co, muszę sprawdzić ten pokarm. Zamówiłem już trochę ciasta w razie czego, żeby było do podania, mam nadzieję, że szybko mi wyślą, ale w dzisiejszym odcinku chciałbym zobaczyć, co tu kwitnie. Bo nie było mnie, zawsze sprawdzam okolice, jak ktoś mnie ogląda i sprawdzam, kiedy co zakwita, pokazuję. Więc dzisiaj postaram się pokazać wam i samemu sprawdzić, co tutaj u mnie w okolicy pasieki pszczółki mają. Więc pierwsze co, no to co, leszczyna była, już przekwitła, tutaj mam leszczynę. Widzicie, gdzie niegdzie jeszcze są jakieś takie kolory, powiedzmy jaśniejsze, ale przeważnie ona już nie pyli. No i też leszczyna jest wiatropylna, ten pyłek jest dla pszczół gorszy niż z roślin, kwiatów owadopylnych. Ciężej im się zbiera, on się tak nie czepia tych koszyczków u pszczoły, bo nie ma takich zadziorków pod mikroskopem. Jak się ogląda, no to ma po prostu trochę inną budowę. No, pierwsze co, wierzba iwa. Pszczółki jeszcze tu latają, nie wiem czy gdzie widać. No coś tam widać. Troszkę tutaj z dołu nie ma już tych, żebym mógł tak z bliska. No widzicie, no jeszcze są ładne tutaj bazie kwitnące. Wierzba ma i nektar, i pyłek. O, jest jakaś pszczółka. No, tak od dołu, ale no nie mam na tyle wysokiej ręki, długiej ręki wysoki, na tyle nie jestem, żeby to lepiej nagrać. Ale tu jest, popatrzcie, tu jest późniejsza wierzba i też już pięknie pyli. Nie, są moje pszczółki. Pracusie, ale ich tu jest. No jest sporo tutaj rodzin, oczywiście w jednym miejscu. Chcę wywieźć na dniach, na drugie pasieczysko, żeby miały po prostu lepszy dostęp właśnie do pyłku, do nektaru, żeby się lepiej rozwijały. Zazwyczaj wywoziłem dopiero na akację, ale w tym roku chciałbym szybciej. Już teraz chciałem, ja już po prostu przed wierzbą, ale no nie spodziewałem się, że luty będzie taki ciepły. Ja wrócę, a tu już wszystko będzie kwitło, no więc postaram się w tym tygodniu na dniach jakoś to wywieźć, zorganizować sobie. Także widzicie, pszczołki pięknie latają, mimo tego, że jeszcze nie jest jakoś bardzo ciepło. No na pewno też po wodę latają, bo czerw potrzebuje dużo wody. No, także wierzby pięknie kwitną. No, tu mam jakieś kwiaty, gdzie moja mama ma w ogródku, patrzcie, jakieś drzewko tutaj kwitnie. Co to mi tu skacze? Patrzcie, jaka żaba. O kurde, co to jest? Ale ładna żaba. To jest ta rechotka, rzekotka drzewna. Nie wiem, co to jest, ale no te takie zielone, tylko mi się wydawało, że mniejsze były na tej czereśni, co nagrywałem. No i widzicie, a tu pszczółki chodzą, patrzcie, po mchu i zbierają wodę. Ale ty, żabo, ładna jesteś, prawie jak te w Azji. Tam były takie jaskrawe. Z innych roślin co kwitnie? Co kwitnie? Na pewno jasnota purpurowa. U mnie zawsze tu dużo na trawnikach. One, jak nic innego nie ma, pszczółki też zbierają pyłek, taki jest fioletowy. Nie wiem jak z nektarem, ale pyłek na pewno z jasnoty zbierają. No ale tak jak widzicie, teraz bardziej one chyba na wierzbę latają, bo jest bardziej dla nich no, lepszy chyba ten pyłek. Więcej może go, ale te jasnotki tutaj, o, jest więcej. O, jest jednak pszczoła, jedna, patrzcie.
Zruszałem trochę. Aj, chyba uciekła. Była jedna i chodziła. Tutaj zbierała, więc mimo wszystko pszczoły oblatują jasnotę purpurową. No idziemy dalej. Idziemy dalej. A tu mamy cierpiętnik i też widzę pszczoły oblatują cierpiętnik. Gdzie tu są cierpiętniki? To też są takie wczesne, na przedwiośniu szybko zakwitają. Tu moja mama ma cały taki skalniaczek tych cierpiętników, różne kolory. Bardzo dużo jakoś tu pszczół nie ma, ale są. Pojedyncze pszczółki latają, zbierają pyłek. Więc to też kwitnie. No forsycja. Forsycja ogólnie tutaj, widzicie, już na żółto kwitnie, ale ona nie jest oblatywana przez pszczoły. Nigdy nie widziałem pszczół na forsycji. No i tak jak widać, cichosza. Nie widać. Jakiś czas temu pyliły też. Tutaj, o, pikuś, widzę, poleciał z drugiej strony. Pyliły też. Tu je. Ale chyba już przestały, bo nie widzę pszczół. Bukszpany czasem zakwitają. No zobaczymy, co dalej. Tutaj przy trawniku też powinny być. No i w ogródku jeszcze zobaczę. Tam w ogródku mogłyby być. Patrzcie, już brzoskwinia kwitnie. Ja ci kręcę. To jest chyba nawet morela. Już kwitnie. Ale szybko w tym roku. Aż za szybko, obawiam się, bo przyjdzie mróz, to będzie po owocach. Widzicie, pszczółki już zbierają z brzoskwini. A ciężko złapać mi. Ostrość. No ale jest tu trochę pszczół. Latają i na brzoskwini. Moreli albo brzoskwini, naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo ja już też tak nie pamiętam. Zwłaszcza, że one bardzo słabo z tymi owocami. No, kwitną też takie żółte kwiatki, ale nie wiem, co to jest. Coraz lepiej pszczoły wylatują. No i dobrze, bo będzie cieplej, to ja zajrzę, ilu się da, żeby po prostu sprawdzić ten stan pokarmu, żeby mi teraz pszczółki się nie osypały z braku pokarmu. No tu jest taka zwykła brzoskwinia, to ona jeszcze tutaj ma pączki, jeszcze nie kwitnie. Tam bardziej jest właśnie taka albo bardzo wczesna, albo morela. Dobra, idę teraz jeszcze do ogródka zobaczyć na kwiaty, jakie też kwitną. No pierwsze co, to tu są wrzośce, ale nie widzę na razie pszczół. Zazwyczaj oblatują wrzośce. Ale cisza. Chyba nie nektarują. A tutaj u mojej babci w ogródku przebiśniegi jeszcze są. Widzicie, wszystko naraz. Rzadko się zdarza, żeby przebiśniegi kwitły. A tutaj patrzcie, krokusy. Krokusy już powoli przekwitają. O, tutaj mamy krokusy. Jednocześnie z wierzbą kwitną, z... Patrzcie, a tu żonkil. Już nawet żonkile u mnie kwitną. Piękny, pierwszy żonkil. Przebiśniegi obok, żonkile i jeszcze krokusy. Jednocześnie, a wierzba też już przekwita. No szalone, bo ten luty był taki ciepły, kiedy mnie nie było, że wszystko wyszczeliło naraz. Gdzie powinno to po kolei kwitnąć, to widzicie, jednocześnie w ogródku, jedno koło drugiego. Tutaj jest jeszcze taki kwiatek u mojej mamy w ogrodzie, ale nie mam pojęcia, co to jest. Wiem, że kiedyś pamiętam, bo mi ktoś pisał nawet z rok temu przy filmiku. Niedużo, ale jest. A tutaj mam, patrzcie, fiołki wonne, które zazwyczaj kwitną w kwietniu. A one już zakwitły. Pszczoły też oblatują fiołki wonne. No niesamowite, jest 11 marca, a tu jest tyle różnych kwiatów już. Po prostu masakra. No, tutaj widzicie, spore tulipany, ale tulipany jeszcze nie, jeszcze mają czas. Ale no, że fiołki.
Tego się nie spodziewałem. Tak samo tych nie brzoskiń, tylko nektary. Tych moral czy nektarynek, nie wiem co tam. Też się nie spodziewałem. No, coraz więcej fiołków wolnych. Tutaj hiacyndy, ale chociaż pączki są duże, to jeszcze nie zakwitły. A to co to jest? Ktoś mi może napisać, co to jest za kwiat. Też ma kwiatki, też kwitnie. Tu kolejne, patrzcie, już coś pszczoły znalazły. Jakiś krzew tutaj kwitnie, zaczyna kwitnąć na żółto. Jeszcze wiele, wiele nauki, jeżeli chodzi o rośliny i kwiaty przede mną, bo się pszczoły tu zbierają. A ja nie wiem, co to. Musiałbym się mamy pytać, ona to wszystkie te zna. No, ale widzicie, kolejne. Tutaj moja babcia ma taką magnolię wielką. Już widzę na górze. Pierwsze tak jakby się otwierają. O, tu coś będzie, patrzcie. Jeszcze nie kwitnie, ale już kolorek widać. No także widzicie, jest tego trochę. Tutaj pochodziłem w najbliższej okolicy pasieki, takiej wiecie, do 50-100 metrów najdalej. No i już coś mają co nosić. Nie jest to wiadomo, jakieś tam bujne towarowe pożytki, ale dobrze, że mogą gdzieś polecieć, coś znaleźć, bo im się na pewno teraz bardzo przyda. No, ciekawe, za ile dni te brzoskwinki zakwitną, później będą czereśnie te wczesne. O, jak to się ruszy. Wszystko naraz, ale jeżeli marzec będzie chłodniejszy, to trochę przystopuje. No, jest coraz więcej kwiatków w trawnikach i żółtych. No, także jeżeli chodzi o ten odcinek, to jest właśnie taki bardziej o roślinkach. Jeżeli chodzi o pszczoły, no to ja po prostu w następnym postaram się nagrać, bo będę pierwsze co kontrolował stan pokarmu i centrował gniazda. Tak, bo jak nawet zerkałem, nie wiem czy zwróciliście uwagę w ostatnim filmiku, niektóre były przy ścianie. I wtedy się przesuwa na środek i na przykład z drugiej strony, jak są trzy nieobsiadane przez pszczoły ramki z pokarmem, no to jedną się przenosi na drugą stronę, kłąb się bardziej na środek ustawia, no jest takie centrowanie. No jest to na tyle dobrze, że kłąb po prostu, jeżeli jest zimno, może chwycić po prostu kolejne ramki. No, więc jest roboty, tylko że pogoda była. Dzisiaj nie wieje, w końcu się zrobiło trochę pod tym względem lepiej. Kurczę, ale że tutaj to będzie kwitło, to szok dla mnie. Także tym akcentem zbierania przez pszczoły pyłku, nektaru z drzewek owocowych już u mnie zakończę. A w następnym odcinku już zajrzymy do rodzin. Cześć, trzymajcie się.